Witajcie kochani, dziś nauczymy się melodii pod tytułem Zagraj mi piękny cyganie. Będziemy ją wykonywać w tonacji D-dur, żeby było możliwe zagranie z drugą osobą, która gra na instrumencie nietransponującym w tonacji C-dur. Ponieważ nasz instrument, jak już wcześniej wspomniałam, dokładniej saksofon tenorowy, transponuje do tonacji B, więc jeśli byśmy grali nim na chwytach C-duru, mielibyśmy w brzmieniu B-dur, więc dlatego, żeby umożliwić wspólne granie, zdecydowałam się właśnie na wybór tak tonacji w ten sposób. Teraz pokażę Wam chwyty. De facto melodia jest na trzy i są różne wersje, bo tam, tam, ta, tam, 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 albo ta, 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 tam, końcówka, prawda? Czyli albo równe wartości, albo właśnie nuta z kropką. Z różnymi wykonaniami się spotkałam. A oto chwyty, czyli A na... Cały czas będzie kciuk na czarnym polu i nie używamy w tym utworku klapy oktawowej. Wobec tego mamy tak A, czyli pierwszy, drugi, trzeci, palec z lewej ręki, w prawej nic nie mamy. Teraz dokładamy czwarty palec lewej ręki i trzeci prawej. Puszczamy tą klapę fis, mamy G. A, potem H, puszczamy trzeci palec lewej ręki, znowu A, Fis, czyli dokładamy czwarty palec lewej ręki i trzeci prawej. I znowu puszczamy te dwa palce, A, Fis, G, puszczamy tego Fisa, A, H, A, Cis. Puszczamy wszystkie klapy. Cis, 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 cis. H. Cis. H. A. H. Pierwszy, drugi. H. 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 Pierwszy, drugi, trzeci. A. G. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Fis. Trzeci palec z prawej ręki. I znowu cis, 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 cis. H, pierwszy, drugi palec, cis, puszczamy wszystko, H, pierwszy, drugi, A, pierwszy, drugi, trzeci palec i potem mamy H, 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 czyli pierwszy, drugi palec, A, G, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, Fis, prawda? I jeśli byśmy liczyli tak na trzy, to będzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. I tak oto mamy melodię, która się nam będzie powtarzała. Myślę, że najlepsze będzie takie tempo.
wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ten filmik był Wam pomocny i będziecie z przyjemnością grać tą melodię, zwłaszcza jak będzie do tego jakiś podkład muzyczny. A na razie to wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!